jest jeden z najważniejszych polskich dworców i czasem trzeba tutaj być. I my, wierzcie mi, dzisiaj mamy powód. Zresztą zapraszam do oglądania naszego programu. Dagmara Kowalska, Kolej TV. Zapraszam, polecam. A co dziś w programie? Na początek o inwestycjach kolejowych prowadzonych przez PKP, Polskie Linie Kolejowe SA, z udziałem samorządów. Potem przeniesiemy się też na Dworzec Centralny w Warszawie. A na koniec o nowych, szybkich pociągach dla kolei niemieckich. Mister Warszawy 1975. Taki tytuł nosił Dworzec Centralny kilkadziesiąt lat temu, a został nadany podczas jednego z bardziej popularnych konkursów architektonicznych. Kilka lat minęło, kilka pociągów przejechało, no i cóż, i Dworzec Centralny zaczął straszyć i podróżnych, i turystów, i nawet samych mieszkańców Warszawy, ale na szczęście to się zmieniło. Od ubiegłego roku jest on gruntownie remontowany, no i dziś zapraszam Was do tych części, które zostały niedawno otwarte. Najpierw galeria, część Galerii Północnej i Galeria Wschodnia. Zapraszam. 80 tysięcy osób przechodzi tymi korytarzami codziennie. Proszę Państwa, jesteśmy w północnej galerii Dworca Centralnego, odnowionej, odrestaurowanej. Są wyczyszczone kamienne ściany, posadzki i sufity. Jest bardzo dużo światła. Służy to między innymi temu, żeby było tutaj bezpieczniej. A w ciągu tych korytarzy są galerie handlowe, które będą czynne już w ciągu miesiąca. W porównaniu z tym, co było poprzednio, jest dużo lepiej. Bardzo mnie cieszy to, że w tej chwili jeszcze nie ma żadnych tutaj restauracji, bo powiem szczerze, że mi tu najbardziej przeszkadzał wygląd taki, jak widzimy, ale też był bardzo nieprzyjemny zapach. Także w tej chwili jest tak fajnie, nowo, świeżo, ale no zobaczymy, co będzie dalej. Wspomniałam o galeriach handlowych. W ciągu miesiąca do takich butików jak ten za mną wprowadzą się handlowcy. A co tutaj będzie? Kawiarnie, kwiaciarnie, saloniki prasowe i saloniki operatorów telefonii komórkowych i oczywiście kasy. A co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że te wszystkie butiki wyglądają identycznie, czyli zniknął ten paskudny nieład, który jeszcze niedawno można było tutaj oglądać. Muszę powiedzieć, że no, w ogóle nie ma porównania, bo wcześniej to było tak było smutno, szaro, a teraz jest widno, jasno, czysto przede wszystkim jest. Do użytku został oddany także korytarz podziemny pod ulicą Emilii Plater, czyli nie trzeba korzystać już z przejścia dla pieszych na górze, tylko można przejść tędy. Poza tym ten korytarz jest dużo szerszy, no i dużo jaśniejszy. Wieczorami to faktycznie tutaj się trochę kręci właśnie takich bezdomnych osób. Do tego bym właśnie nie chciała, żeby oni byli. A tak poza tym, no i wolałabym, żeby było więcej ochroniarzy właśnie. Żeby to było bezpiecznie, żeby ten dworzec był w końcu był bezpieczny i żeby można było swobodnie właśnie wieczorami iść na pociąg czy do domu. Zamknięta została południowa galeria Dworca Centralnego. Stamtąd już wyprowadzili się handlowcy, a prace rozpoczynają robotnicy. Ale to nie koniec remontów na Dworcu Centralnym. Prace będą trwały także na antresolach nad kasami biletowymi i od strony poczty. Gruntownie remontowane będą też kolejne części peronów pierwszego i czwartego. 3 lata temu przeprowadzono ranking polskich dworców. Na tapetę wzięto 23 najważniejsze w Polsce dworce. I co się okazało? Pasażerowie uznali, że najgorszy pod każdym jednym względem jest Dworzec Centralny w Warszawie. Tak było 3 lata temu, a jak będzie po remoncie, który zakończy się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku? Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie jakiś konkurs i sami Państwo ocenią, bo dziś Dworzec Centralny w Warszawie wygląda coraz lepiej. Jak zdobywać pieniądze na remonty i modernizację linii kolejowych? Okazuje się, że mogą w tym pomóc samorządy. To znaczy władze województw coraz chętniej współpracują z kolejarzami i zdobywają kolejne środki z Unii Europejskiej. A dzięki temu poprawia się jakość połączeń regionalnych, a także skraca się czas podróżowania pociągami. Pieniędzy na modernizację i remonty linii kolejowych, których stan przez lata pogarszał się, jest wciąż za mało. 3,5 miliarda złotych, kwota najwyższa od przynajmniej dekady, przeznaczona na prace remontowe w 2009 roku, to wciąż kropla w morzu potrzeb. Mimo że zarządca linii kolejowych PKP PLK SA remontuje coraz więcej, to remonty regionalnych linii kolejowych niestety muszą być spychane na dalszy plan.
ale do finansowania prac na takich liniach coraz częściej przekonują się samorządy. Jeśli politycy lokalni chcą zrobić dobrze swoim mieszkańcom, mieszkańcom swoich województw, no to muszą się do tego dołożyć i nie wszyscy marszałkowie byli do tej pory świadomi tego, że wiąże się to z pewnymi kosztami, czasem bardzo dużymi, dotkliwymi dla budżetu. Rozwiązaniem tego problemu okazują się pieniądze z unijnej kasy, z tak zwanego regionalnego programu operacyjnego. Już 11 samorządów wojewódzkich w ten sposób wsparło rewitalizację linii kolejowych. Namawia je do tego prezes PL-ki. Mamy takie przypadki, jak na przykład w Wielkopolsce, gdzie już na spotkaniu padły pewne deklaracje marszałka co do konkretnych linii kolejowych, jakie by chciał w kolejnej perspektywie RPO zmodernizować. Na takie finansowanie remontu torów zdecydowały się samorządy województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i dolnośląskiego. Ale i są takie przypadki, jak na przykład w województwie dolnośląskim, gdzie po moim stwierdzeniu, że linia kolejowa jest zagrożona zamknięciem z przyczyn technicznych, zebrał się Komitet Obrony tej linii. A nieraz jest co bronić, bo remontowane linie nie mają wielkiego znaczenia dla dalekich podróży po Polsce, ale są ważne dla mieszkańców mniejszych miejscowości. Dobrym przykładem jest właśnie remontowana za 68 milionów złotych trasa z Poznania do powiatowego Wolsztyna. Jednotorowa, niezelektryfikowana, ale z dość gęstym ruchem szynobusów. Podobna trasa, której koszt remontu to łącznie około 50 milionów złotych, łączy Kostrzyn z Międzyrzeczem i z Bąszyniem przez Gorzów Wielkopolski. Takich linii jest bardzo wiele, a samorządowcy nie zawsze uważają, że kolej w ogóle jest komukolwiek potrzebna. Zejście na szczebel regionalny, żeby poważnie rozmawiać w ogóle o kolei, jest bardzo potrzebna z tego powodu, że poza wąskim branżowym kręgiem wiedza o stanie polskiej kolei, o procesach, o kosztach transformacji, restrukturyzacji, o potrzebach inwestycyjnych jest po prostu, delikatnie mówiąc, jest zerowa. Uwaga, jest zerowa na poziomie elit samorządowych. Ale te elity samorządowe coraz chętniej rozmawiają o kolei. W końcu na finansowanie modernizacji linii kolejowych zdecydowało się 11 z 16 marszałków. Największy kontrakt od 160 lat. Siemens wybuduje 300 nowych szybkich pociągów dla kolei niemieckich. A jak będą wyglądały? Proszę zobaczyć. Za 300 nowych pociągów koleje niemieckie zapłacą 6 miliardów euro. Pociągi ICX mają zastąpić wagonowe składy Intercity i starsze składy ICE. Jak mówi producent Siemens, składy ICX są ekologiczne, bo zużywają mniej energii. Konstrukcja pociągów została odchudzona o 20 ton, co w połączeniu z ich aerodynamicznymi kształtami pozwoli na obniżenie zużycia energii. ICX będzie łatwo również zestawiać w krótsze bądź dłuższe składy. To również obniża koszty eksploatacji. Siemens dostarczy składy w dwóch podstawowych konfiguracjach. Siedmiowagonowej, mieszczącej niemal 500 pasażerów i dłuższej, dziesięciowagonowej, przeznaczonej dla ponad 700 podróżnych, która rozpędzi się do 250 km na godzinę. W każdym składzie znajdzie się oczywiście przedział restauracyjny dla mniej więcej 20 osób. Wszystkie pociągi mają wyjechać na trasy w 2016 roku. A w skrócie informacji zapraszam do Małopolski. Do Krakowa dotarły już wszystkie z 5 zamówionych w bydgoskiej fabryce PESA pociągi elektryczne Akatus 2. Pociągi mogą osiągać prędkość nawet do 160 km na godzinę. W pojazdach jest 180 miejsc siedzących. Na czas wakacji PKP Intercity wprowadza do swojej oferty 58 dodatkowych połączeń do najbardziej popularnych miejscowości turystycznych. W wakacyjne weekendy przewoźnik wydłuża kursowanie ekspresu Beskidy, jeżdżącego normalnie z Warszawy do Bielska-Białej aż do Wisły. Intercity dodatkowo uruchamia połączenie Szczecin-Kołobrzeg grupą wagonów pociągu z Warszawy. W 35 minut pociąg kolei mazowieckich Flirt pokonał 53-kilometrową trasę z dworca Warszawa-Gdańska do Nasielska. Testowy przejazd z prędkością maksymalną 160 km na godzinę odbył się po zmodernizowanym fragmencie trasy do Gdańska. To tyle na dziś, ale już polecam kolejny odcinek Kolej TV w przyszłym tygodniu, a w nim sporo wieści kolejowych z Pomorza, a także pierwsza odsłona naszego konkursu Zaproś Kolej TV do siebie. Zabierzemy Was w magiczne kolejowe miejsce na Kaszubach. Do zobaczenia.